wciąż dzielić się słowem, więc jestem. Piszę, maluję, szukam. Sztuka jest to twórczość artystyczna. Jakaś pretensja, która zobowiązuje rzeczywistość, rośnie niedostrzegalnie w wierzytelność i w postulat. Wiele osób uważa, że sztuka nie istnieje. Doszliśmy do Fontanny de Champs, czyli do zwykłego pisuaru. Kiedy poproszono 500 wpływowych angielskich osobistości ze świata sztuki, artystów, kolekcjonerów, marszandów, dyrektorów i kustoszy muzeów, aby wskazali najwybitniejsze dzieło XX wieku, wygrała właśnie Fontanna de Champs, czyli zwykła muszla klozetowa, biorąc malarstwo Cezanna, Matisse i Picassa na lat. To był kabaret artystyczny, a nie dzieło. Od tego momentu skończyła się sztuka. Nie chodzi mi tutaj o jakieś takie ściganie czy karanie ludzi, którzy przekraczają pewne granice etyki w sztuce, ale na zadanie pytanie, kto im pozwolił na coś takiego. Teraz już się oswoiłem z jakimiś performansami, happeningami i tak dalej. Sam kilka takich gdzieś tam performansów, happeningów zrobiłem, chociaż tutaj na początku dnia staram się unikać tych słów. Ale byłem strasznym przeciwnikiem, ponieważ pod tymi nazwami zaczęły się kryć rzeczy, które zaczęły mnie przerażać. Zaczęły mnie przerażać, tak jak kiedyś w miesięczniku Kultura i Biznes przeczytałem, że absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na swoich wernisażach dyplomowych robiły striptease. Robiły striptease pod przykrywką jakiejś tam znaczenia sztuki w swoich obrazach, czy w swoich rzeźbach, czy w swoich instalacjach. Ale tak naprawdę robiły ten striptease, nie ukłamujmy się, żeby akurat u nich, a nie u koleżanki była większa liczebność. 7 osób w tym samym dniu robiły wernisaż i 7 dziewczyn robiło striptease. Moim zdaniem to już nie jest sztuka. Jeden tylko procent z was odniesie sukces. Reszta będzie za marne pieniądze projektować pudełko do mleka. Z takim podejściem do uczniów, z takim podejściem do miejsca, gdzie uczniowie się powinni uczyć, powinniście wy powiedzieć takie dosyć mocne, kategoryczne nie. Właśnie tak, ziom, jeden krok może przekreślić wszystko. Jeden krok, nie upadasz nisko. Jeden krok może wynieść na wyżynę. Granica jest cienka, życie coraz szybciej płynie. Jeden krok może przekreślić wszystko. Jeden krok, nie upadasz nisko. Jedna informacja z jakiegokolwiek banku centralnego, że kolejny bank na kilka miliardów padł na twarz, odwraca świat do góry nogami. I inwestorzy zaczynają mówić, gdybyśmy ktoś nam dał dzisiaj sztukę, akceptowalną sztukę przez społeczeństwo, czyli sztukę, która nie prowokuje, tylko sztukę, która o czymś mówi, opowiada, budzi emocje, to oni by zaczęli z powrotem namawiać do tego, żeby inwestowali ludzie w sztukę. Wszyscy teraz krzyczą, jaki jest stan kolegów. Że pan dyrektor nie zrobił tego, że pan dyrektor nie zrobił tego, że budynek się zawalił, że tutaj jest, o, szczury biegają. Zobaczcie. To nie mówię, to nie było wyreżyserowane nawet. Ciągle tutaj nie mamy siły, jaką byśmy chcieli mieć. Filmowcy chcą podkroczyć do nas i robić sztukę filmową. Możesz siedzieć na dupie jeszcze parę lat, możesz nic nie robić, aż wreszcie skończy się twój czas. Możesz ruszyć do przodu w określonym celu, aby żyć tak jak chcesz, nie jak chcą przyjaciele. Wyobraźcie sobie, że pod rektorat w Lublinie podjeżdżają 2 busy pełne ludzi stąd. I wszyscy wchodzą na korytarz, tam są te wąskie takie korytarzyki bardzo. Takie 2 busy, jakby tam podjechały, weszły na górę, to rektor by zobaczył, sekretarka by zobaczyła, prorektor by zobaczył, dziekani by zobaczyli. Rektorat przez najbliższy tydzień by żył tym, co tam się działo. Kto to przyjechał, po co przyjechał. A powiem tak, że najczęściej takie trudne sprawy są zamiatane pod chodnik.
nikt o tym nie rozmawia. Nagle się okazuje, że coś nie istnieje i połowa ludzi nawet nie wie, dlaczego to nie istnieje. Bo nikt o tym głośno nie mówił, bo nikt o tym nie dyskutował, aby się okazało, że ze 100 ludzi, którzy by mogli coś powiedzieć, 10 tylko wiedziało. Jesteście na w ogóle! Jak się bawi, tak się bawi Kazi jest! Jak się bawi, tak się bawi Kazi jest! Jak się bawi, tak się bawi Kazi jest! Nie jedźcie panie szkupiel. Nie jedźcie rozwalać samochodów, ale jedźcie rozmawiać. Stanąć i powiedzieć, my jesteśmy. Jedyne co może by było akceptowalne, to wziąć jakiś mały gwoździk i przybić postulaty do drzwi dyrektorowi. Ktoś by nie chciał wejść do was. Także tyle. Dzięki za to. Coś chciałem dopowiedzieć. Proszę. Muszę powiedzieć, że dla mnie też pomocą i inspiracją był samorząd tutaj działający, który może nie rozwinął skrzydeł tak, jakbym to sobie wyobrażał, ale naprawdę pomagał mi. I tu wymienię kilka nazwisk. Joanna Pal, Sylwia Zagórska, Beata Kukawska. A teraz oraz wszystkie starościny, którym bardzo dziękuję za pomoc. Mówię starościny, bo tu nigdy nie było starosty. Ani jednego. Był raz wicestarosta. No, dziękuję wam wszystkim za tę aktywność i te siły, które trochę popychały jednak, bo udało nam się przez te moje 5,5 roku pracuję. Było około 60 wystaw. To jest coś.